Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym wykładzie poświęconemu kwartetowi smyczkowemu Stanisława Moniuszki. Dziś zaprosiłem do współpracy Noesis Quartet, młodych, wspaniałych muzyków związanych z Łódzką Akademią Muzyczną. Ja się nazywam Łukasz Błaszczyk, również jestem pedagogiem Akademii Muzycznej w Łodzi i bardzo się cieszę, że będę mógł przedstawić Państwu kolejny wykład poświęcony muzyce polskiej. W poprzednim wykładzie zajmowaliśmy się polskimi tańcami w stylizacji Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego kompozytora, wirtuoza skrzypiec XIX-wiecznego, fenomenalnego skrzypka. Dziś chcieliśmy chwilkę poświęcić na przybliżenie Państwu muzyki innego wielkiego polskiego kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku, muzyki Stanisława Moniuszki. Wiem, że młodzież chińska, która przebywała w Polsce na warsztatach, wykonywała kiedyś pierwszą i drugą część tego kwartetu, pierwszego kwartetu demol Stanisława Moniuszki. Dlatego postanowiliśmy wraz z kwartetem Noesis przybliżyć Państwu dalszą część tego dzieła, część trzecią i czwartą. Stanisław Moniuszko jest kompozytorem mało znanym na świecie. Wiele miejsca i środków poświęca się na rozpropagowanie jego muzyki na świecie. Z coraz lepszym skutkiem, coraz więcej teatrów operowych sięga po dzieła Stanisława Moniuszki. Ja przez wiele lat pracy w Operze Narodowej na stanowisku koncertmistrza miałem okazję zagrać wiele oper Stanisława Moniuszki. Jest on twórcą Polskiej Opery Narodowej, największym polskim kompozytorem z tak olbrzymim dorobkiem operowym. Mało kto jednak wie, że w młodości Stanisław Moniuszko był zapalonym kameralistą. Stworzył dwa młodzieńcze kwartety, które są całkiem popularne w Polsce, niestety nie dość popularne za granicą. Dlatego z największą przyjemnością będziemy Państwu starać się zaprezentować te fragmenty tego dzieła, które nosi w sobie wszystkie charakterystyczne cechy, o których mówiłem w poprzednim wykładzie, czyli cechy pięknej polskiej melodyki, połączonej ze stylizacją taneczną, z wykorzystaniem historycznego tańca polskiego w metrum trójdzielnym. Za chwilę przedstawimy Państwu skerco z pierwszego kwartetu demol Stanisława Moniuszki. Fragment, który zawiera wszystkie cechy, o których mówiłem w poprzednim wykładzie, czyli cechy tańców z rodziny Mazura, Kujawiaka, Oberka i właśnie Mazura. Wszystkie te cechy, o których mówiłem poprzednio, czyli punktowany rytm, zmienna akcentacja, w tym młodzieńczym dziele Stanisława Moniuszki również będzie można usłyszeć. Świadczy to o głębokim zakorzenieniu kompozytora w polskim folklorze i czerpaniu całymi garściami ze zdobyczy polskiej muzyki ludowej. I tak jak w przypadku muzyki Henryka Wieniawskiego, odpowiednie odczytanie tej partytury, tych wszystkich niuansów rytmicznych, tej akcentacji zmiennej, o której mówiłem, stanowi o wartości interpretacji tworzonej przez muzyków i odpowiednim odczytaniu tejże interpretacji. Dlatego teraz poproszę zespół o przedstawienie trzeciej części kwartetu demol, pierwszego kwartetu Stanisława Moniuszki. Dodam tylko, że kwartet ma bardzo klasyczną budowę, czyli pierwsza część szybka, druga wolna, trzecia część właśnie scherzo i czwarta finał w tempie allegro. Także w tej chwili usłyszymy w całości trzecią część pierwszego kwartetu demol w wykonaniu Noesis Quartet. Myślę, że wykonamy go w całości z powtórką, żeby przedstawić Państwu całą formę
tej części, a później chwilkę nad nią popracujemy i przejdziemy do części czwartej. Bardzo dziękuję. Myślę, że usłyszeliście Państwo również wiele z tych elementów z mojego poprzedniego wykładu, czyli charakterystyczny punktowany rytm, zmienność akcentów z mocnej części taktu na słabą, z akcenty na raz, akcenty na trzy i cały wachlarz tych środków Stanisław Moniuszko pomimo bardzo młodego wieku już potrafił wykorzystać. Te wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla polskiej muzyki ludowej. Spróbujemy od początku i poprosiłbym Was bardzo o, szczególnie w pierwszej fazie kwartetu,
Dominika, ciebie bym poprosił o wyartykułowanie większe tam, tararara, tararara, pam, pam, tararara, tararara, pam, tira, tara, tira, pam, żeby pokazać zmienność właśnie tej akcentacji, że czasem akcenty w tańcach są na trzy, czasem akcenty są na dwa. I chciałbym teraz ten element bardziej uzyskać. I teraz, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym poprosić pozostałą część kwartetu o zagranie trzeciego taktu, od trzeciego taktu i wspólną ostrą artykulację na ćwierćnutkach. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, tak. I jeszcze właśnie, żeby oddać bardziej ten charakter kroku tanecznego, ram, pam. Tam pam. Dajcie bardziej sprężystą nutkę, półnutę. To jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty, szósty. W siódmym takcie. Podkreślając ją też trochę wibracją i czasem, żeby nie było pam, pam, tylko tam pam. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Myślę, że możecie sobie pozwolić nawet na zagranie tego ciszej, lżej i jeszcze większe uwypuklenie tego akcentu na dwa. Żeby ta nutka też nie była taka ram, pa, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Dobra? Ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dużo czasu. Tam, pa, tam, pa, tam, pa. To jest to, ten fragment nosi wszelkie znamiona tańca, o którym mówiłem w poprzednim wykładzie, czyli kujawiaka. Taka lekka chimeryczność tego tańca, pozwalająca na używanie tempo rubato. Oczywiście w kwartecie używanie nadmiar tempa rubato nie jest wskazane ze względu na to, że tutaj bierze udział większa liczba muzyków niż w duecie. Dlatego to rubato musi być na swój sposób ograniczone. Natomiast nie wolno z niego rezygnować, ponieważ to właśnie stanowi o odpowiednim podejściu do tańca, jakim jest kujawiak. A moim zdaniem szczególnie tonacja amol, którą tutaj używa Moniuszko, nadaje tej specyficznej nostalgii tańca, jakim jest kujawiak. Spróbujmy teraz razem z Dominiką, z pierwszymi skrzypcami, od trzeciego taktu i spróbujcie właśnie zabawić się tą zmiennością metrum od piątego taktu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Świetnie. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że muzycy oddali teraz właśnie to co jest w prawidłowej imitacji tańca ludowego najważniejsze, czyli artystyczne podejście do tej muzyki. Spróbujmy teraz na początku wejście mocne, od samego początku, czyli jakby zaproszenie do tańca. To będzie pierwszy takt. Drugi takt będzie, uwaga, zaczynamy i od trzeciego taktu startujemy. W następnym fragmencie już tonacji A-dur od taktu 19. Również, jeśli Państwo przypomnicie sobie fragment naszej analizy kujawiaka, po
lirycznym, nostalgicznym nawet fragmencie następuje bardzo dynamiczny, dziki fragment bardzo nieokiełznanego tańca. Chciałbym, żebyście też w tym momencie od fragmentu, gdzie jest dynamika forte, czyli od taktu 19, spróbowali zdecydowanie zwiększyć i wolumen dźwięku, i energię, energetykę, żeby ten taniec nabrał trochę bardziej zwariowanego charakteru. I zagrajmy od razu od tego taktu. Dobrze. I mamy cztery takty jakby sprzeczki dwóch grup. Pierwszych i drugich skrzypiec z grupą altówek i wiącze. Chciałbym, żebyście tę sprzeczkę przez cztery takty poprowadzili dosyć aktywnie. Natomiast następne takty wykorzystali do powrotu do zgody, do nostalgicznego charakteru. Ta-ra-ta, ra-ta-ra-ta, ra-ti-ra-ta, ra-ta-ra-ta, ti-jam, ta-ta-ta-ta. I znowu zaczniemy toczyć ten taniec w spokojniejszym charakterze. Jeszcze raz ten 19, tak? Spróbujmy. Doskonale to pokazaliście. Jeszcze bym poprosił od taktu 29, gdzie zaczyna się dialog między pierwszymi a drugimi skrzypcami, o też wyeksponowanie akcentu na 3, po to, żeby po kilku taktach pokazać akcent na 2. Tam tara 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 tara, pam tam tara tara tara, 3, raz, 2, 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 3. To nam odda właśnie tę chimeryczność tańca, o której tutaj wcześniej mówiłem. Spróbujmy może ten takt 28. Dobrze, dobrze, świetnie. A teraz bym poprosił jeszcze grupę basową o wsparcie tego, czyli ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam. Kuba, czy mógłbyś sam zagrać swoją partię od taktu 28? Bardzo dobrze. Czy w drugim takcie tego motywu masz akcent na ostatnią? To on koniecznie on tam musi być. Natomiast prośba do ciebie, żebyś spróbował też uzyskać taki niezapisywalny styl tego rytmu. Żeby on nie był ta-da-dam, tam, ta-da-dam, tylko ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam, pa-da-dam. Żeby te ósemki nie były... Tego się nie da zapisać, tego się nie da określić. Natomiast to jest tak charakterystyczne dla polskiej muzyki, że bez tego nie oddajemy tej właśnie stylistyki, tej tkanki polskiej muzyki. Spróbuj to zrealizować. Teraz razem z Magdą spróbujcie stworzyć podstawy tutaj dla pierwszych i drugich skrzypiec do tego dialogu. Raz, dwa, trzy, 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 raz. Tak jest. I w ostatnim fragmencie, jeśli macie te akcenty na 2, to też całą grupą ósemek dążcie do nich. Taratam, tataratam, paparapam, tatam. Spróbujcie jeszcze raz ten fragmencik. Tadadam, tadadam, pam, tadadam, pam, tadadam. Akcent tam. I teraz. Taratam, taratam, taratam.
Świetnie. I teraz połączmy ten fragmencik od taktu 28 wszyscy. Raz, dwa, trzy, 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 trzy, raz, raz, dwa, trzy. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. I teraz spróbujmy od samego początku tę część. I zwróćcie Państwo uwagę właśnie na zmienność charakteru, na zmienność też tonacji, która zaczynamy od tonacji molowej, która ma w sobie rys nostalgii, jakiegoś smutku. Później przechodzimy w bardzo dynamiczny fragment, który porywa nas do tańca i kończymy znowu spokojnym, nostalgicznym charakterem. Spróbujmy posłuchać tego w dłuższym fragmencie. Pojawia nam się rytm, na który poświęciłem bardzo dużo uwagi w moim poprzednim wykładzie, czyli ósemka z kropką szesnastka. Tam, tra, pam, param, pam, param. Również możemy go zrealizować na dwa sposoby. Z akcentem na raz, pam, taram, tam, taram, jak i z akcentem na dwa, ram, taram, pam, param. Wszystko to zależy od naszej interpretacji, ponieważ Moniuszko nie zostawił dokładnie opisanej partytury. Jak już udowadniałem też w przypadku utworu Wieniawskiego, zmienność akcentacji w polskiej muzyce ludowej jest cechą charakterystyczną. Więc spróbujemy teraz sobie zabawić się z taktem 55. 55 i 56 tylko, tak bym poprosił, żebyście zagrali, z akcentem na raz, a za drugim razem powtórzymy z akcentem na dwa. I wybierzemy sobie wersję, która bardziej nam odpowiada. Tylko dwa takty poproszę, tak 55 i 56 z akcentem na tam, taram, pam, param. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, a teraz odwróćmy akcent i postawmy go na dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Moim zdaniem obie interpretacje oddają charakter pod warunkiem, że jest odpowiednio zrealizowany rytm ósemka z kropką szesnastka. Że ten rytm nie jest spłaszczony tam-ta-dam, tam-ta-dam, tylko tam-ta-dam, tam-ta-dam. Że tak jak poprzednio mówiłem, też będę się często odnosił do tego, co mówiłem w przypadku muzyki Henryka Wieniawskiego, że ten rytm jest przepunktowany, czyli jest bliżej rytmu ósemka dwie kropki i czy jest to dwójka, niż triola. Tam, ta, tam, raz, dwa, trzy, raz, tam, ta, tam, tam. Jest to bardzo typowe dla polskiej muzyki ludowej. Spróbujmy teraz, nie wiem, która wersja nam się bardziej podobała. Z akcentem na dwa, czy akcentem na raz? Mi się bardziej podoba z akcentem na dwa, dlatego że potem w kolejnym takcie są dwie ustępki, które zaznaczają już raz. Także tutaj, jak widzicie Państwo, już mamy pole do interpretacji i właśnie sercem muzyki jest interpretacja i poszukiwanie jej. Także w tej chwili spróbujmy sobie zagrać od taktu może 48 i w takcie 55-56 zróbcie akcenty na dwa, po czym postawcie ładny akcent na raz. Spróbujmy takt 48. Thank you.
Dobrze, dziękuję. I teraz od tego momentu młody Stanisław Moniuszko zastosował nową formę dla siebie, jaką jest fuga. Myślę, że z pewną premedytacją zastosował w tej fudze w jednym głosie charakterystyczny polski taniec. Mam nadzieję, że usłyszycie Państwo. Fuga jest to forma, w której poszczególni muzycy powtarzają po sobie temat w odpowiednim opóźnieniu. Zwróćcie Państwo uwagę na tych kilka taktów i na jeden z głosów, który będzie miał bardzo charakterystyczny polski rys. Zagrajmy od fugi. Dziękuję. Słyszeliście Państwo zapewne, w którym głosie jest inna rytmizacja. Poproszę teraz o zagranie po cztery takty. Najpierw Kuba tylko. Dziękuję. I to jest nasz temat fugi. I zamiłowanie zapewne Moniuszki do muzyki ludowej, do charakterystycznego folkloru, spowodowało, że temat w altówce brzmi zupełnie inaczej. Świetnie. Magda, a poprosiłbym Cię o jeszcze wyostrzenie. Ta ram tara, ta ram tara, ta tam tara, pa pam. Po czym przychodzi temat w drugich skrzypcach? Dziękuję. I kulminacja w pierwszych skrzypcach. Krótki motyw. Dziękuję. Jest to bardzo ciekawy i na swój sposób zabawny sposób potraktowania fugi, gdzie w tradycji jest to, że każdy głos musi być idealnie powtórzony po sobie w odpowiedniej tonacji i w odpowiednim układzie. Natomiast Moniuszko łamie ten schemat i proponuje nam fugę z polskim przymrużeniem oka. Spróbujmy posłuchać tego w całości. Dziękuję. Myślę, że wszystkie najważniejsze cechy tej części już Państwu przedstawiliśmy i będziemy w stanie przejść teraz do finału. Finał kwartetu, czwarta część, jest czymś nowym. Pierwszy raz mianowicie będziemy mieli zastosowanie metrum 2/4. Każdy z do tej pory omawianych przeze mnie utworów, czyli Kujawiak, Obertas i Polonez, były w charakterystycznym dla polskiej muzyki rytmie trójdzielnym, na 3/4. Mówiłem Państwu, że najbardziej z dzikich i szybkich tańców polskich jest oberek. Natomiast jest jeszcze jeden charakterystyczny, może to nawet nie jest jeden, to jest zbiór tańców, które mają jeszcze więcej dynamizmu w sobie. Noszą one wspólną cechę, wspólną nazwę, ponieważ pochodzą z jednego obszaru Polski. Nazywają się tańcami góralskimi. Wszystkie tańce góralskie, typowe dla obszaru Podhala, są w rytmie dwudzielnym, czyli w metrum 2/4.
I pierwszy raz w czasie moich wykładów zaprezentujemy Państwu bardzo charakterystyczny też dla polskiej muzyki motyw muzyki góralskiej, która jest nierozłączną częścią polskiego folkloru. Za chwilę poproszę zespół o przedstawienie tej części. Zapewne zwrócicie również Państwo uwagę, że oprócz tego, że różni się metrum, bardzo wiele cech pozostałych, o których rozmawialiśmy, czyli zmienność akcentacji i zmienność nastroju, pozostanie. Czyli to wszystko, co jest typowe dla polskiej muzyki, zarówno i ludowej, jak i wczesnoromantycznej. Posłuchajmy w wykonaniu zespołu cały finał pierwszego kwartetu Stanisława Moniuszki. Dziękuję bardzo. Zapewne wszyscy Państwo usłyszeliście żywiołowość tych tańców. To jest cecha muzyki pochodzącej z gór. Cecha muzyki górali polskich, którzy zabawą oddawali się różnym uciechom. Jeszcze raz spróbujemy teraz krótkimi fragmentami przedstawić Państwu, czym tańce góralskie się charakteryzują. Przede wszystkim
również akcentacja i bezwzględna realizacja rytmu. Kuba, poproszę cię o zagranie pierwszych twoich nut. Jest to typowa dla muzyki góralskiej imitacja instrumentów basowych, które nadawały harmonię i rytmikę muzyce. A czy mógłbym cię poprosić o zagranie każdej nuty osobnym smyczkiem? Szczególnie przez pierwszych kilka taktów, gdzie jakby prezentujesz energię, którą musisz zaproponować zespołowi. Bo pierwsze kilka taktów to jest wstęp również, to jest zaproszenie do tańca. Bam! Tam! I tu musisz sprzedać sobą energię, którą chcesz odzyskać z zespołu. Proszę cię, zagraj jeszcze raz sam. A jeszcze bardziej, mniej klasycznie podejść do tego. Mniej estetycznie, bardziej rytmicznie. Tak jest. I teraz po wstępie, po bardzo subtelnym, delikatnym wstępie, pokaż tutaj charakter, dobra? Spróbujmy zagrać i odnaleźć tę dzikość muzyki góralskiej. Zapewne zwróciliście też Państwo uwagę na bardzo różnorodne podejście do dynamiki. Co kawałek, co chwileczkę mieliśmy dynamikę wznoszącą, dynamikę opadającą, melodie smutne i melodie wesołe. To co jest tak charakterystyczne dla polskiej muzyki ludowej, o czym tak dużo wcześniej mówiłem. Jeszcze raz spróbujmy teraz to wejście zagrać dużo ciszej. Gracie to do góry czy w dół? W dół. Może być w dół. Poprosiłem tylko, żebyś nie dawała tego tak nerwowym ruchem, bo jest ciężko delikatnie wejść. Wystarczy, wydaje mi się, lekki oddech. I oczywiście myślimy ćwierć nutami, ale generalnie puls jest taki. To, co Kuba nadaje. Nie jedziemy. Crescendo, duże crescendo. Właśnie, żeby oddać spontaniczność tej muzyki, należy ją interpretować w sposób dosłowny. Dosłownie realizując każdy znak dynamiczny, a nawet przesadzając. Także poproszę was jeszcze, jak robicie w takcie 20 crescendo, zróbcie duże crescendo. Jak w 24 takcie macie pianissimo, zagrajcie 3 pianissimo. Po 4 taktach, jak macie forte, zagrajcie fortissimo. Oczywiście to są dynamiki umowne, ale one będą oddawać właśnie tę spontaniczność, tę dynamikę i ten wigor, który powinien być w muzyce tanecznej. Od samego początku spróbujcie jeszcze bardziej klarownie realizować wszystkie dynamiki. Thank you.
Dziękuję. I po całej tej zabawie dynamiką, którą teraz świetnie zespół Państwu zaprezentował, tak naprawdę tańce zaczynają się dopiero tutaj, w takcie 33, 4, 5, 6, 7. I od tego taktu spróbujmy zagrać. Wspaniale. Od pewnego momentu też usłyszeliście Państwo to, czemu też tak dużo czasu poświęciłem, czyli zmiana akcentu. W tym momencie nam się w takcie 54 pojawia akcent na i, na synkopę. Pam, tam pam, ta. Bez niego również nie byłoby możliwe oddanie tej specyfiki tańców. Poproszę Was o jeszcze raz zagranie tego samego fragmentu. Może nie od samego początku, od taktu 45, od pianissimo. I zwrócenie jeszcze większej uwagi na pam, pam, tabadabadabadabadam, pam, padabadabadabadabadabam, na ten akcent. 45 takt. Pobrzmiewa tutaj w moich uszach fragment jednego z najsłynniejszych tańców w polskiej literaturze operowej Stanisława Moniuszki, tańców góralskich z opery Halka. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do posłuchania tego fragmentu i poczucia tej niesamowitej energii, która tkwi w muzyce z gór. A teraz na zakończenie naszego spotkania chciałbym zaproponować odrobinę szaleństwa i Państwu, i zespołowi, i próbę zagrania tego finału w tempie troszeczkę szybszym, może nawet nie troszeczkę, w tempie dużo szybszym, które odda prawdziwy charakter i prawdziwe oblicze zabawy na szczytach Tatr. Thank you.
Tak, mam nadzieję, że zaimponował Państwu zarówno charakter tej muzyki, jak i jej barwność, jak i interpretacja Noesis kwartetu w składzie Dominika Schneider, Paulina Kołodziejczyk, Magdalena Agatowicz i Jakub Lemański. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do zapoznania się z muzyką Stanisława Moniuszki oraz z naszym polskim folklorem.